Jak wiecie, jesteśmy w programie Więcej niż fan. W ubiegłym tygodniu stawialiśmy sobie pytanie, kim jestem, fanem czy naśladowcą, a dzisiejszy temat usługi dotyczy ważnej rzeczy, jaką jest zaproszenie nas przez Jezusa. Tytuł tej usługi brzmi Otwarte zaproszenie. Myślę, że nie przesadzę, kiedy stwierdzę, że chyba tutaj wszyscy obecni mają przynajmniej kilka razy dziennie, ale przynajmniej raz dziennie doświadczenie z reklamami w telewizji albo w radiu. Czy jest tutaj ktoś, kto nigdy nie widział żadnej reklamy telewizyjnej? Ręka do góry? Nie, nie ma takich. One są wszędobylskie, one są wszędzie, zawsze i często w najmniej oczekiwanych miejscach nagle reklamy nas atakują, różnych produktów, różnych firm, obiecują korzyści, obiecują niezwykłe okazje i czasami sobie myślę, czy my jesteśmy odbiorcami reklam, czy raczej ofiarami reklam. I moi kochani, otóż widzisz, w telewizji nagle reklamę wspaniałego samochodu, na przykład Volkswagena, śliczny, piękniutki, oko ci zrywa i widzisz napis, jedyne 30 tysięcy złotych. Patrzysz i oczom nie wierzysz. Niemożliwe. No tak, bo jest gwiazdka i tam jest napisane tak, ale w kredycie 4 razy 30 tysięcy złotych. I w tym momencie czar pryska i myślisz, no tak, na takie coś mi to chyba nie stać. Albo inna oferta. U nas każdy może kupić sobie auto. Kolejna oferta z gwiazdką. Niestety, tylko ci, którzy mają zdolność kredytową. Podobnie robią banki, zachwalając swoje produkty. I myślę, że my tutaj najczęściej padamy, nie chcę powiedzieć ofiarą, ulegamy perswazji reklam sieci telefonicznych. Nie wiem, czy mieliście takie już doświadczenia, że obiecano nam tysiące minut za darmo, miliony SMS-ów, gdzie chcemy i kiedy chcemy, a potem w szczegółach okazało się, że to tak do końca nie jest, że były jakieś ukryte opłaty, były jakieś rzeczy, albo w ogóle ta informacja do nas nie docierała. I wiecie, pomimo tego, że często te reklamy dobrze brzmią, dobrze wyglądają, wydaje się, że są skierowane do wszystkich ludzi, w szczegółach zawsze jest jakiś haczyk, jakaś rzecz, która sprawia, że jednak nie dla wszystkich. I ja bym chciał dzisiaj przedstawić wam pewną ofertę, jaką Jezus złożył tym, którzy chcą pójść za Nim. Otworzymy sobie Ewangelię Świętego Łukasza 9:23 i to też trochę brzmi jak oferta, jak zaproszenie. Zaproszenie dla wszystkich. Łukasz 9:23. Jezus powiedział do wszystkich. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. A więc widzimy wyraźnie, że Jezus kieruje zaproszenie do potencjalnych naśladowców i kieruje je do każdego. Każdy jest zaproszony. Ale w tym przypadku, w odróżnieniu od wszystkich innych reklam, w tym przypadku nie ma żadnych gwiazdek. Nie ma żadnych drobnych druczków. Nie ma żadnych haczyków. Ale powiem wam, że wielokrotnie tego doświadczyłem, że kiedy ludziom składałem podobną ofertę, przyjdź, zbawienie jest za darmo, to wiele osób było takich, na pewno? W tym jest jakiś chyba haczyk. Kilka lat temu, to już kilka ładnych lat temu, robiliśmy takie spotkania pod patronatem biznesmenów pełnej Ewangelii i były to spotkania, gdzie przyjeżdżali ludzie z różnych części Polski i mówili swoje doświadczenia z Panem Jezusem i na te spotkania zapraszaliśmy różne osoby i zaprosiłem też moją kuzynkę. I wiecie, kiedy dowiedziała się, że wszystko jest za darmo, łącznie z kolacją, popatrzyła na mnie i mówi, nie, to jest jakiś haczyk, nie dam się złapać.
Ja tak patrzę, naprawdę za darmo, naprawdę możesz przyjść, możesz wyjść i nikt od ciebie nic nie oczekuje. Nie, 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 coś to za ładnie brzmi. Wiecie, jesteśmy doświadczeni różnymi sytuacjami w życiu i wiemy, że kiedy coś brzmi za darmo, to już jest podejrzane. Ale nie w tym przypadku. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w tym jednym wersecie składa bardzo jasno swoją ofertę. Można byłoby rzec, wykłada kawę na ławę. Zaprosił każdego, kto chce pójść za nim, aby to uczynił. Wiecie, być może dla nas, kiedy słyszymy to wezwanie, że Jezus powiedział, że kto chce pójść za mną, to wezwanie dla każdego nie robi takiego wrażenia, a to dlatego, że my żyjemy w innej kulturze. Jednak kiedy sobie uświadomimy, w jakich warunkach Jezus powiedział każdy, to zobaczymy siłę i pewien szok, jaki musiały przeżyć tłumy, słuchając tego wezwania. Dlaczego to był szok dla ówczesnych słuchaczy? Moi drodzy, w tradycji żydowskiej rabin to był ktoś. To była bardzo ważna postać w życiu Izraela. Ten człowiek mógł być dziwny, mógł być niezrozumiały, mógł być bezdomny, ale to był rabbi. Człowiek, którego poważano, szanowano. Człowiek, który znał Pismo Święte w paluszku. On je znał, on je wykładał. I dla tłumów Jezus był takim nauczycielem, był takim rabbim. I moi drodzy, w tamtej kulturze każdy rabbi miał swoich uczniów. Nazywano ich talmidim, uczniowie, studenci, słuchacze. I kolejna bardzo ważna rzecz. Grupa uczniów była starannie dobierana. Tam nie mógł byle kto z ulicy być uczniem jakiegoś rabina. Oni stawiali wysokie wymagania. I ci mężczyźni, którzy, bo to była tylko oferta dla mężczyzn, i tylko ci mężczyźni, którzy przeszli przez to całe sito selekcji, mogli być uczniami danego rabina. A ci, którzy nie przeszli tych wszystkich prób i egzaminów, wracali do swoich zawodów. Niektórzy z nich byli kamieniarzami, pasterzami, rybakami, rolnikami, kupcami. Najczęściej bywało tak, że syn kontynuował zawód swojego ojca. A więc wracali do swoich zajęć. Rabini byli bardzo surowi w doborze swoich uczniów. Ci uczniowie na przykład musieli doskonale znać Pismo Święte, a czasami bywało, że taki rabin odpytywał chętnego na ucznia, na przykład prosząc go o wyrecytowanie z pamięci całej księgi Starego Testamentu. A my mamy problem z jednym wersetem. Jeden znamy bardzo dobrze, Jana 3,16. To każdy zna. Ale aby tak więcej popytać, to no to pamięć nasza cieniutko. A oni recytowali całe księgi z pamięci. A jak takiemu chłopakowi padł na przykład Psalm 119 do recytowania, to miał co mówić. Jest to najdłuższa księga w Starym Testamencie, najwięcej ma wersetów, znaczy najdłuższy psalm, przepraszam. A więc zobaczcie, trzeba było naprawdę być bystrzakiem, żeby stać się uczniem danego rabina. Wiecie dlaczego? Dlatego, że rabini dbali o swój autorytet i swój poziom. I taki rabin nie chciał mieć byle kogo w swoim gronie, ponieważ taki byle ktoś obniżał mu notowania i jego szkoła rabinacka schodziła niżej w rankingu. Natomiast kiedy miał dobrych uczniów, błyskotliwych uczniów, to w tym momencie ci uczniowie przysparzali jemu sławy, poważania, szacunku. To jest ktoś. Pamiętacie, jak reklamowano Pawła Apostoła? Z jakiej on był szkoły? Ze szkoły Gamaliela. Kogoś niezwykłego. A więc gdyby rabin dopuścił byle kogo do swojej szkoły, przestałby być pożądanym nauczycielem. Takie jest tło. I teraz
Przypomnijmy sobie, że przychodzi Jezus, niezwykły rabin, którego słowo ma moc. Ten, który wzbudza zmartwych, oczyszcza trędowatych, mówi niezwykłe słowa, ma mądrość, z którą się nikt nie może równać. I ten niezwykły rabin mówi tak, mówi do wszystkich, jeśli kto chce, pójść za mną. Otworzył drzwi dla każdego. On wywrócił ten cały porządek do góry nogami. Zresztą Pan Jezus ma w tym dobrą wprawę, ma doświadczenie. On wielokrotnie przewracał wszystko do góry nogami, począwszy od przewrócenia stołu w świątyni. Pamiętacie? To też powywracał. A więc dla ówczesnych słuchaczy to, co mówił Jezus, było szokiem. No tak, on jest wspaniały nauczyciel, ma moc, ale jego uczniowie? Co to jest? Jakaś dziwna zbieranina, kilku rybaków, jakiś niedoszły terrorysta, zelota, gorliwiec, który dla obrony żydostwa by tam mógł pozabijać Rzymian. No i jeszcze w tym towarzystwie jeszcze znalazł się zdzierca, oszust i wyzyskiwacz, celnik Mateusz. Ale ekipa. Jezus to ktoś, ale ci? Dla Żydów to byli przypadkowi ludzie. Dla wielu z nich to byli po prostu tak jak nikt. I wtedy właśnie Jezus kieruje swoje zaproszenie do wszystkich. Jeszcze raz to przypomnę. I rzekł do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Trzy słowa. Jeśli kto chce. Jeśli oznacza zaproszenie. Nie musisz być chrześcijaninem, nie musisz być uczniem, nie musisz, bo to jest zaproszenie, jeśli kto chce. To jest dla ochotników, dla tych, którzy chcą. Kto oznacza, że każdy jest zaproszony i chce oznacza wolną wolę. Tak, Panie, jeśli kto chce. To jest zaproszenie do naśladowania. To nie jest przymus, ale zaproszenie, które ma niezwykłe konsekwencje. I teraz zwróćcie uwagę, że w tym tłumie, który był koło Jezusa, byli różni ludzie. Prawdopodobnie było też tam wielu takich, którzy odpadli w innych szkołach rabinackich, którzy nie zdali tych trudnych egzaminów, nie przeszli sprawdzianów różnych, zostali odrzuceni, a chcieli służyć Bogu. I oto teraz przychodzi Jezus i daje szansę dla każdego. Możesz iść za Jezusem. I zaczęły ludzie napływać. Zaczęli napływać ludzie. Przychodzili do rabina Jezusa, aby móc za Nim iść. Wiecie dlaczego? Bo uwierzyli w to, widząc Jego uczniów, że naprawdę każdy może pójść za Nim. Że to nie są tylko słowa, ale to są fakty. Każdy, czyli wszyscy bez wyjątku. I teraz jest pytanie zupełnie współczesne. Czy podobne poselstwo głosi Kościół Chrystusa? Czy z podobnym poselstwem jesteśmy gotowi wyjść do tego świata i powiedzieć każdemu, każdy może przyjść? Moi drodzy, obserwując społeczności chrześcijańskie, można zupełnie bezpiecznie stwierdzić, że chociaż o tym się głośno nie mówi, to jednak niektórzy są przekonani, że Kościół nie powinien być dla wszystkich. Wiecie, ludzie przychodzą do zboru i nam się podoba Kościół taki, jaki zastaliśmy. I wkrótce on staje się takim wzorcem. A ten wzorzec z biegiem czasu zamienia się w zestaw wymagań, tak zwana speclista pod tytułem A w naszym zborze to. Oczywiście nigdzie to nie jest zapisane, ale to gdzieś funkcjonuje. Ja trochę mam możliwość jeździć po różnych zborach w Polsce w ciągu tych 20 lat i napatrzyłem się i nasłuchałem się wielu takich speclist, co w naszym zborze to. Widzisz, bracie, w naszym zborze bracia siedzą po tej stronie, a siostry po tej stronie. A w naszym zborze to my tylko śpiewamy pieśni prawdziwe, z pielgrzyma. Wszystko inne to jest świat.
A w naszym zborze kaznodzieja musi mieć krawat, bo jak nie ma krawatu, to źle. A w naszym zborze nie może mieć krawatu, bo jak ma krawat, a krawat ma taką strzałkę, a strzałka pokazuje na piekło. A więc on mówi, że tak jakby na piekło pokazuje, nie może mieć. To są fakty. A w naszym zborze to stoją bracia starsi w drzwiach z linijką i mierzą siostrom spódnicę. Jak mają krócej niż 10 centymetrów nad kolano, nie wpuszczą. A w naszym zborze i ta lista rośnie. Ta lista rośnie. A w jednym zborze było tak, że jakiś młodzieniec dziwnie ubrany wszedł z ulicy, miał skórę na sobie z takimi cekinami, dziwną fryzurę kolorową takiego czuba i wszedł do kościoła. Się rozejrzeć, co tam w środku się dzieje. I tak sobie wszedł, i tak się patrzy. I jeden z tej listy, a w naszym zborze, starszy brat wstał, wziął tego młodzieńca za ucho i mówi, wyprowadził go ze zboru i mówi tak, u nas dla takich jak ty nie ma miejsca. Pach. Co to znaczy, kiedy Jezus mówi, każdy może przyjść? Co to znaczy dla Kościoła, kiedy Jezus mówi, wszyscy są zaproszeni. Oczywiście w żadnym kościele nie będzie takiego kodeksu, u nas to czy tamto, ale on gdzieś tam sobie funkcjonuje. Ale kościoły oczywiście mówią tak, każdy może przyjść, ale potem są szczegóły. Jezus Chrystus, Pan Kościoła, powiedział, nie ma warunków wstępnych. Każdy naprawdę może przyjść, ale za tym idą pewne konsekwencje. Moi drodzy, jeżeli Jezus przekreślił te wstępne wymagania, jeżeli Jezus przekreślił kwalifikacje, to zrobił coś jeszcze jednego. Wiecie, co zrobił? Wymazał wszelkie wymówki. Skoro każdy może przyjść, to każdy człowiek został pozbawiony wymówek, że nie może. Brak wymagań wstępnych to brak wymówek. A więc nikt z nas nie może schować się za różnymi wymówkami, że ma dzieci, albo że nie ma dzieci, albo że dużo pracuje, albo że nie pracuje, albo że jest stary, albo że jest młody. Wiecie, wymówek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ktoś ma jakąś przeszłość nieciekawą, to nie może przyjść. Ktoś znowuż nie ma przeszłości, też nie może przyjść. Jednemu deszcz pada, to mu źle, innemu świeci słońce, też mu źle. Jakie wymówki? Mam takie pytanie, jaką ty masz wymówkę? Do tego, aby ciągle zachowywać dystans między sobą a Chrystusem. Co ciebie usprawiedliwia? Być może uważasz, że jesteś zbyt zajęty. Ale Jezus skreślił wymagania wstępne, a więc skreślił również wymówki. Moi drodzy, Jezus powiedział po prostu każdy. Jak jest z tobą? Jak jest w twoim przypadku? Każdy jest zaproszony do tego, by pójść za Jezusem. Niezależnie od jego przeszłości, czy była chlubna, czy nie była chlubna, czy była ciężka, czy trudna, czy łatwa, nieważne jaka, każdy. To wezwanie jest do więźniów, którzy byli więźniami, do tych, którzy siedzą, do tych, którzy są po rozwodzie, przed rozwodem, każdy. Do ludzi, którzy mają różne poglądy w swoim życiu, każdy. Do alkoholików, ćpunów, obłudników, każdy znaczy każdy. Nie ma tu wyjątku. Ja myślę, że Kościół w Koryncie zrozumiał tę prawdę i odważnie głosił Ewangelię i w związku z tym mieli w zborze naprawdę ludzi z ciekawą albo nieciekawą przeszłością. Otwórzmy sobie 1 do Koryntian, 6 rozdział, 9 do 11. Możemy z tego fragmentu wyciągnąć, kto tworzył zbór w Koryncie. 1 Koryntian 6, 9 do 11. Albo czy nie wiecie,
że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie oddziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie oddziedziczą. A takimi, macie tam tekst? A takimi niektórzy z was byli. Niezwykły zbór w Koryncie, który przyjął do swego grona wszeteczników, bałwochwalców, cudzołożników, rozpustników, mężołożników, czyli gejów na dzień dzisiejszy, złodziei, chciwców, pijaków, oszczerców, zdzierców, poznali Jezusa i mogli powiedzieć, niektórzy z nas takimi byli. Każdy może przyjść do Jezusa. Niezależnie kim był, co robił, jaką ma przeszłość. Oczywiście nie chcę zrobić wrażenia, że będziemy tolerować grzech. Absolutnie. Mówię o zaproszeniu Jezusa, które potem skutkuje naszym nawróceniem i przemianą życia i stwierdzeniem, że stare przeminęło. Ale na starcie każdy jest zaproszony. A więc jeżeli na serio traktujemy to słowo i naprawdę wierzymy w Biblię, naprawdę wierzymy temu, co powiedział Pan Jezus, ale tak wiecie, tak naprawdę, naprawdę, tak całkiem naprawdę, to musimy się z tym liczyć, że jeżeli adresujemy zaproszenie do wszystkich ludzi, do każdego, to ci ludzie mają prawo tutaj przyjść. A kiedy oni przyjdą, to prawdopodobnie będzie niezłe zamieszanie. I to nie z nimi, tylko z nami. Bo każdy z nas będzie musiał zmierzyć się z tymi innymi osobami, a tak naprawdę ich obecność skonfrontuje nasze serca i sprawi, że wyjdą z nas wszystkie niepisane kodeksy, kto tu może być. Będziemy musieli się z tym jakoś zmierzyć. Oni będą inni od nas w ubiorze, w zachowaniu, w gustach muzycznych. Może nasze ulubione piosenki wcale im do gustu nie przypadną i trzeba będzie inne pośpiewać troszkę piosenki. Może nasz porządny ubiór będzie kontrastował z ich ubiorem, zupełnie innym i na luzie. Pamiętam, jak kiedyś byłem jeszcze dawno, dawno temu w seminarium, uczyłem się na księdza, byłem klerykiem i w naszym seminarium wtedy było takie niepisane, oczywiście niepisane, nikt tego nie powiedział, prawo, że wszyscy klerycy czeszą się na prawą stronę. Bo kto się czeszy na lewo, to już jest taki dziwny. Na środek, broń Boże, biskup lubiał, jak jest na prawą, i 300 chłopaków chodziło na prawą, uczesanych. Nigdzie tego nie było napisane, ale wszyscy wiedzieli, że tak należy. Jak to jest w naszej społeczności? Jakie są niepisane prawa w tym zborze w Świdnicy? Wiecie, kiedy to wyjdzie? Kiedy przyjdą ci każdy, każdy inny. I wtedy coś cię będzie drażnić, coś cię będzie tam uwierać, ale chcę ci powiedzieć to dobrze. Będziesz mógł umrzeć dla siebie, aby stać się tak jak Jezus. A Jezus powiedział, każdy może przyjść. Wiecie, prawdziwi naśladowcy Pana Jezusa są gotowi burzyć mury. Są gotowi każdego przyjąć w Bożej rodzinie tak jak Jezus. Kiedy mamy Kościół fanów, to fani nie wiedzą, co począć z takimi ludźmi. Fani lubią, jak wszystko idzie gładko, bez zakłóceń. Wiadomo, przychodzę 11, wyjdę 12.30. Jak jest 12.35, coś w tym zborze jest nie tak. Coś tutaj jest jakiś tak dziwnie, no już tak za długo, o 6 minut, bo już brat przedłużył. Trzeba przecież iść. Fani tego nie lubią. Oni lubią, jak jest A, B, C i D i do widzenia za tydzień.
Naśladowcy z kolei są gotowi dać swój czas. Są gotowi posłuchać historii tych ludzi, często pełnych rozpaczy, pełnych grzechu. I pomimo tego chcą ich przyjąć. Ja takiego przyjęcia doświadczyłem 20 lat temu w kościele w Janowicach i także w Kamiennej Górze. Mimo tego, że byłem księdzem i tutaj już niektórzy nawet w Janowicach mieli podejrzenia, czy nie jestem tajnym wysłannikiem służb jezuickich, żeby rozwalić zbór w Janowicach. Zaufali mi, no i dzięki Bogu jakoś mogłem się w służbie rozwinąć. Ale i takie myśli były. Nie wiadomo, co tam w nim siedzi. Mam nadzieję, że Duch Święty. A więc zobaczcie. Zaproszenie Jezusa jest wciąż otwarte. Każdy może przyjść. I my jako Jego uczniowie, jako Jego naśladowcy również musimy mieć takie same serce jak Jezus. Każdy może przyjść. Nie ma tutaj szczególnych wymagań, ukrytych kruczków, jakiejś drugiej umowy, gwiazdek i tak dalej. Po prostu nie ma. Jezus mówi jasno. Jeżeli chcesz pójść za mną, to chodź. On wita każdego człowieka, ale czyni rzecz niezwykłą. Wita każdego, kto chce iść za nim, ale na początku już, na samym wstępie mówi, że jeśli to chce pójść za nim, to musi zrezygnować ze wszystkiego. A więc wezwanie czy zaproszenie obejmuje każdego, jak i wszystko. Wiecie, jeżeli ktoś w tamtym czasie, w czasach Jezusa, zostawał uczniem rabina, to on zostawiał wszystko. Swój dom, swoją pracę, swoich bliskich, wszystko, co go wiązało i szedł za swoim rabinem. Szli dosłownie wszędzie. Rabin szedł na targ, oni też i na targ. Rabin szedł do innego miasta, oni też to robili. Ale Pan Jezus był szczególnym rabinem, który wprowadzał uczniów w takie miejsca, gdzie nie wszyscy z nich dobrze się czuli. Pamiętacie, że w jego towarzystwie czy w jego gronie był jeden nazwany prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu. My to często odbieramy tylko w sensie pozytywnym. Prawdziwy Izraelita, tak, chce być prawdziwym wierzącym. Ale to pojęcie prawdziwy Izraelita jest szersze. Prawdziwy Izraelita nie podawał ręki poganom. Prawdziwy Izraelita nie jadł z nimi. On wiedział, kim on jest i on wiedział, kim oni są. To są poganie, goje, nieczyści. Ja jestem prawdziwy Izraelita. Pamiętacie Piotra, apostoła, który dostał nakaz od Ducha Świętego, że ma pójść do poganina, Korneliusza? Co on mu na wstępie powiedział? Ty wiesz, że takim jak nam nie wolno takim jak wy razem przebywać? Ale Duch Święty powiedział mi, to przyszedłem. I nawet z nimi jadłem. Pamiętacie Piotra apostoła? Prawdziwy Izraelita. Kiedy byłem w Jerozolimie kilka lat temu, to były dni Paschy, cały tydzień taki był paschalny, nie mogłem się nadziwić, jak w tym wielkim tłumie ci hasydzi, tacy pobożni Żydzi, zręcznie mijali wszystkich ludzi, idąc bardzo szybko, żeby któregoś z nich nie dotknąć. Takiego hasyda nie dotkniesz. On wręcz płynął. Ciach, 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 ciach. I przeszedł. Inni go nie dotknął. Prawdziwy faryzeusz. Nie dam się zabrudzić poganom. Tak jest do dzisiaj. Było to niezwykłe doświadczenie. A więc Jezus rabbi robił coś zupełnie innego. On chodził w miejsca, gdzie ci porządni za bardzo by nie poszli. Pamiętacie, dlaczego go nazwano przyjacielem celników i pijaków? Bo wśród nich przebywał. A więc Jezus chodził w takie miejsca, gdzie nikt nie chodził. Dotykał ludzi, których nie dotykał. Dotykał trędowatych. Pozwalał dotykać się grzesznej niewieście. W wielu tych sercach tam wszystko aż buzowało. Ale co robili uczniowie? Robili dokładnie to samo, co ich nauczyciel. Bo to znaczy być naśladowcą Jezusa. Uczeń robi to samo. A nawet kiedy Jezus wybrał się w drogę do Jerozolimy, wiedząc, że tam zginie, niektórym z jego uczniów to się w ogóle nie podobało.
Jeden nawet wpadł w histerię i mówił, dobrze, pójdziemy i z nim, i razem z nim umrzemy. Pamiętacie historię z czasów Łazarza? Pójdźmy i tam, i też poginiemy. Ta-dam! No, i potem pouciekali wszyscy. Tak poginęli. Ale potem poprawili się. A więc zobaczmy, to Jezus oferuje, naśladowanie Jego. A więc największy nauczyciel w historii ludzkości każdemu z nas daje tobie i mnie sposobność, aby być Jego uczniem. Kiedy On mówi każdy, ma na myśli wszystkich. Nie daje żadnych wstępnych wymagań, a więc nie masz żadnej wymówki. On zaprasza każdego, ale gwarantuje każdemu z nas, że będzie to kosztowało nas wszystko. I dochodzimy do najważniejszego punktu tego kazania. Jaką podejmiesz decyzję? Chcesz być Jego naśladowcą, czy tylko zostać sympatykiem, fanem? On zaprosił każdego z nas, jest to otwarte zaproszenie, ale decyzja, czy pójdziesz w Jego ślady, stając się Jego uczniem, należy do ciebie. I chcę powiedzieć, że każdy z nas w swoim sercu ma odpowiedź. Oby ta odpowiedź była właściwą. Jezus szuka naśladowców. Dlatego chciałbym teraz, żebyśmy w chwili ciszy spędzili czas przed Panem. Jak wam jest wygodniej, czy na stojąco, czy na siedząco? Może opuśćmy swoje głowy, skłońmy je na chwilkę. Pozwólmy, aby Duch Święty dotykał nas tym pytaniem, abyśmy dzisiaj odpowiedzieli, czy chcemy iść za Nim, czy chcemy Go naśladować. Jego zaproszenie obejmuje każdego, dotyczy każdego. Warunki mówią o wszystkim, że mamy dla Niego położyć na szali. I Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za Mną, niech bierze krzyż swój na siebie codziennie i mnie naśladuje.